kochani, dzisiaj przychodzę do Was z niezwykle modnym ostatnio manikirem, czyli z tak zwanymi chromowanymi albo lustrzanymi paznokciami. Ten manikir może mieć bardzo różne kolory, bo może to być zarówno złoto, jak i srebro. I też wszystko będzie zależało od tego, na jaką bazę nasze pyłki nałożymy. Jeżeli na przykład nałożymy na białą bazę, to otrzymamy jasne złoto, takie bardzo delikatne. A jeżeli nałożymy na przykład na brąz albo na czarny lakier, to uzyskamy taki bardzo intensywny złoty kolor, praktycznie jak sztabka złota. I ten pigment możemy też kłaść na różne kolory lakierów. I po prostu one będą się tak delikatnie na złoto mienić. Ja akurat tutaj Wam pokazuję pyłek z marki Nails Company Gold Rush. Mam też pyłek srebrny z tej samej marki, to jest Mirror Powder. I on po nałożeniu na przykład na czarny lakier wygląda tak bardzo intensywnie, pięknie. I właśnie ten kolor też dzisiaj będę z Wami robić. Pod filmem wypiszę wszystkie produkty i też krok po kroku, co, gdzie, kiedy, jak nakładać, jak utwardzać. Tu widzicie już moje paznokcie, na które nałożyłam bazę z semilaka. Utwardziłam w lampie LED-owej. W zależności od tego, jaką macie lampę, musicie użyć odpowiedniego czasu. Ja mam lampę LED-ową, więc utwardzałam 30 sekund. I od razu możemy przystąpić do nałożenia koloru. Ja teraz będę nakładała czarny lakier. Niestety nałożyłam wtedy inną firmę, dlatego tutaj polecam Wam użyć lakier z semilaka, bo ten lakier, który tutaj nakładałam czarny, mi zlazł i po prostu był do bani, więc użyjcie po prostu czarnego lakieru z semilaka, bo ten semilak z tymi piłkami mi się świetnie sprawdził. Także nakładamy dokładnie tak jak zawsze. I najlepiej dwie warstwy, chociaż to też zależy od tego, jak intensywny macie kolor. Następnie nakładamy lakier, który nie ma warstwy dyspersyjnej, czyli tej takiej lepkiej warstwy. To musi być jednak specjalny lakier do pyłków. Ja tutaj nakładam lakier też z tej marki Nails Company i to jest Chrome Top Coat. Ale możecie też użyć podobnego produktu marki Semilac. To Wam też wszystko wpiszę pod tym filmem. Tę warstwę utwardzamy pod lampą i następnie bierzemy pyłek i nasypujemy go albo łyżeczką, albo tak naprawdę czymkolwiek tylko chcecie, jak Wam będzie najwygodniej. Do wcierania pyłku możecie użyć po prostu Waszego palca albo specjalnej pacynki. Może to być też zwykła pacynka kosmetyczna, ale tutaj uważajcie, bo one zazwyczaj mają plastik wbudowany, te nasze makijażowe, i można nim sobie zrobić dziurę, więc też nie pocierajcie za mocno. I delikatnie pocierajcie aż do uzyskania tego pożądanego błysku. Także jeździmy, jeździmy, jeździmy i jak już widzimy, że mamy to lustro przez nas pożądane, wtedy możemy albo zdmuchnąć pyłek, albo go też przetrzeć pędzelkiem jakimś, zdmuchnąć. Ale szczerze mówiąc, nie pozbędziecie się wtedy całego pyłku z palców, więc warto po prostu najbardziej zdmuchnąć z płytki paznokcia, żeby później móc nałożyć top coat. I ja tutaj nałożyłam zwykły top coat z semilaka. Utwardzamy w lampie, myjemy ręce z pyłku i nasz manikir jest gotowy. Dajcie koniecznie znać, czy taki manikir Wam się podoba. Ja bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa!